Cześć, witajcie. Dzisiaj wywiad z cyklu Poznaj swojego lektora, ale też Poznaj szkołę Lingua Pro. No i wywiad ze mną. Okej, to mamy pytania. Pytania przygotowali lektorzy i uczniowie inni ze szkoły, więc opowiedz, jak zrodził się pomysł na szkołę Lingua Pro? Pomysł zrodził się, wszystkie pytania są bez przygotowania, zrodził się z pasji do języków obcych, brzmi to jak zawsze jakoś tendencyjnie, natomiast no ja i żona zawsze mieliśmy do czynienia z językami obcymi i to był taki naturalny pomysł, żeby uczyć języki obce, żeby mieć szkołę, żeby po prostu tymi językami obcymi się zajmować. Kojarzysz jakąś anegdotkę, ciekawą historię z samych początków szkoły? Sam jakąś super anegdotkę. Ostatnio na stronie też pojawiły się takie archiwalne zdjęcia. I te zdjęcia pokazują, pokazują jak to tak było na samym początku. Czyli, że to wszystko jest w formie takiego, wszystko jest w formie ewolucji, rozwoju. Właściwie siedzimy teraz, jesteśmy w tym pokoju, który pierwszy zaczęliśmy wynajmować. To bym powiedzieć, to było 13 czy 14 lat temu i to był zupełnie pierwszy. Potem się okazało, o może anegdotką jest to, że w tym pokoju wcześniej też była szkoła językowa, którą się dowiedziałem po jakimś tam czasie i to był chyba JSW, to była taka szkoła, która organizowała kurs językowy za granicą. I się dowiedziałem od takiego niedoszłego kursanta, albo może takiego kursanta, który tylko bardzo krótko chodził, z którym utrzymuję kontakt do dzisiaj, z osobą, która powiedziała, ale wiesz, tutaj była szkoła językowa. Właśnie w tym samym pokoju też oni tutaj zaczynali. Mówię, kurczę, no ładnie. No i to w sumie była anegdotka. My jesteśmy cały czas do tej pory w tym, i w tym lokalu, i w tym budynku, który właśnie ostatnio wypiękniał i został zmodernizowany. Super. Powiedz, ile języków potrafisz? Już tak biegle, a ilu się obecnie uczysz? Nie wiem, biegle to żadnego nie potrafię, bo tak jak widać podczas tego i słychać wywiadu, to nawet polskiego, języka polskiego dobrze nie umiem. Także o biegłości to bym się nie wypowiadał, ale w każdym razie polski powiedzmy, że najlepiej. Następnie niemiecki, bo w sumie tutaj cały czas jestem lektorem języka niemieckiego. I studiowałem język niemiecki, następnie angielski, bo tak naturalnie z językiem angielskim zawsze każdy pewnie ma najwięcej do czynienia. No i tak też jest ze mną, że jeżeli ktoś chce coś powiedzieć w języku obcym, to od razu myśli, że trzeba powiedzieć to w języku angielskim, dlatego angielski. I w sumie już teraz też mamy takie lekcje online, gdzie widać, że uczę się języka hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. I myślałem, że jeżeli te języki opanuję w takim stopniu średnio zaawansowanym, czyli przerobię wszystkie poziomy, jakie mamy dostępne w tej naszej metodzie bezpośredniej, czyli jakieś tam 6 podręczników, albo 4 z włoskiego, 4 z francuskiego i z hiszpańskiego to będzie 6. To wtedy zaczną się uczyć jakichś języków azjatyckich, ale wydaje mi się, że kolejnym ważnym językiem to jest język rosyjski, którego uczyłem się w szkole podstawowej 3 lata i może coś tam umiem, ale chyba mam potrzebę, żeby umieć więcej. Czyli pasja do języków tutaj nabiera prawdziwego znaczenia, widać, pierwszym pytaniu. Bo uczysz się wszystkich, których możesz. No dobrze, czy pracowałeś gdzieś zanim otworzyłeś szkołę swoją językową? Pracowałem na początku w pośrednictwie pracy opiekunek osób starszych do Niemiec.
I to była właśnie taka pierwsza praca. Potem po roku ci właściciele się pokłócili i zostałem z jednym właścicielem, a drugi właściciel tej spółki otworzył swoją działalność, która jest do dnia dzisiejszego. Natomiast temat pośrednictwa pracy, no, że tak powiem, nie kręci mnie, nie? Że jest to na pewno dochodowe i warto tym się zajmować. I cały czas te opiekunki wyjeżdżają za granicę do pracy, do Niemiec i niektóre z nich nawet chodzą do nas na kurs językowy. Natomiast to nie jest temat, który czuję, to są tylko języki obce. I co jeszcze? I też w tej branży IT my też pracowałem w Atosie, w HP, czyli w Hewlett Packard w Irlandii. No tak, w sumie tylko to. Masz jeszcze jakieś inne pasje poza językami obcymi? Jak tak, to jakie? To przez pół życia trenowałem biegi średnie i długie ze względu na to, że się nazywam biegała, czyli to już było powołanie i w ramach tego powołania, przeznaczenia, może o tak lepsze słowo, przeznaczenia biegałem. No i właściwie można powiedzieć, że teraz pasją jest siedzenie w domu, ponieważ mam rodzinę i jakiekolwiek wyjścia, jakiekolwiek znajomości są, można powiedzieć, nie na miejscu, bo jeżeli ja nie mam czasu dla rodziny, no to gdzie ja mam jeszcze wtedy z czymś innym się zajmować? Okej. Czy jest coś, za czym wszyscy szaleją, a ty nie przepadasz? Wszyscy szaleją. Nie, no pierwsze na myśl, co mi przychodzi, to jest może piłka nożna, gdzie jednak bardzo dużo ludzi za tym szaleje, jeździ na mecze, ogląda te mecze. I jeżeli, przynajmniej dla mnie, jeżeli to nie jest mecz jakiś finałowy, półfinał Mistrzostwa Świata, to te inne mecze są jakieś takie strasznie słabe, nie warte oglądania i nie warte zajmowania się tym. Także może to jest to. Gdybyś miał zaprosić dowolną osobę na obiad, kto by to był? Nie wiem, może coś powiem, bo się tego żałować. Natomiast na razie z osobami, to na razie to, co mnie by najbardziej cieszyło i cieszy, to zaprosić moją własną rodzinę na ten obiad. I to właściwie to jest jak najbardziej by mnie to cieszyło i cały czas cieszy. Podaj 5 cech, które najbardziej cię charakteryzują. Tak się zastanawiam, co inni by o mnie powiedzieli w tym momencie i by może powiedzieli, że tak, 5. Jedni powiedzieli, że za dużo gadam, drudzy powiedzieli, że nic nie gadam. To są 2 cechy. Jedni powiedzieli, że jestem otwarty, drudzy powiedzieli, że jestem super zamknięty. Jedni powiedzieli, że jestem skrupulatny i się czepiam, a inni powiedzieli, że nie widzę tego i tamtego i nie zwracam na rzeczy uwagi. I jeszcze co? To już koniec 6 będzie. I następnie jeszcze jedną cechę. Nie przychodzi mi do głowy. Okej. To trochę trudniejsze. Co najbardziej, jaka cecha denerwuje cię w innych ludziach? W innych ludziach. Wszystko zależy, czy to jest jednorazowe, czy to się powtarza, ale tak no, szukam jednej, która najbardziej mnie denerwowała. Dobrze, to już chyba mam. To najbardziej było, że to było to, jeżeli ktoś popełnia ciągle, nieustannie te same błędy.
do pewnego momentu to jest jakieś takie do zniesienia i można to tolerować, ale w pewnym momencie, jeżeli no te same błędy ciągle się powtarzają, to to się stwierdza, że no nie da się z tą osobą, że jesteśmy tak różni, że po prostu się nie da. Dobra, wiemy, że lubisz różne nowinki. Wymień 5 aplikacji w telefonie lub w komputerze, z których najczęściej korzystasz. Nowinki, okej. Na jednym telefonie od roku, który jeszcze spłacam, się zatrzymałem. Ponieważ jak dotarło do mnie, że jeszcze tego telefonu nie spłaciłem, a już bym chciał kolejny, to już stwierdziłem, że już mi przeszło na kupienie nowego telefonu. A z aplikacji, no podstawą jest, i pewnie inne osoby to widzą, że jest Facebook, aplikacja Facebook. I Instagram, który myślałem, że Instagram, ale jest fajny jest nawet. Kolejną jest LinkedIn, natomiast tutaj jeszcze tematu tak nie czuję, biznesowego i w ogóle. Zaglądam też na Google firmy i zawsze coś tam fajnego można znaleźć. I kolejną aplikacją to jest aplikacja do robienia filmów, co niekoniecznie nazwę podał, ale jednak jest super. Jest jedna taka, którą tutaj mamy. Trochę z przypadku, ale jest. I ostatnia, gdzie my tutaj jeszcze jesteśmy, i aplikacja do robienia różnego rodzaju projektów. A to mogę powiedzieć, że to Canva, bo dużo osób używa, ponieważ takiej wersji podstawowej jest za darmo. To wszystkie pytania, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć.